Tematem dzisiejszego spięcia biznes.alert.pl są Niemcy i przygotowania do koalicji świateł drogowych. Jest ze mną Michał Perzyński, redaktor Biznes Alert. Dzień dobry. Zapraszamy. Ale na początku może wyjaśnię, dlaczego mowa o koalicji świateł drogowych. Otóż dla tych, którzy nie wiedzą, czerwony kolor to SPD, żółty to kolor FDP. Mamy jeszcze zielony, czyli jak sama nazwa wskazuje, zielonych. Pierwsze pytanie będzie następujące. Jak przebiegają rozmowy koalicyjne w Niemczech? Tak, rzeczywiście po wyborach do Bundestagu z 26 września rozpoczęły się rozmowy koalicyjne pomiędzy socjaldemokratami, zielonymi i liberałami, którzy mają utworzyć tak zwaną koalicję świateł drogowych, tak jak powiedziałeś, ta nazwa bierze się od kolorów poszczególnych partii. I byłaby to pierwsza koalicja tego typu od zjednoczenia Niemiec. Jeszcze takiej koalicji nie było. Taka koalicja byłaby dosyć ciekawa z tego powodu, że liberałowie i zieloni jeszcze razem nie występowali w koalicji. Było takie podejście w 2017 roku, kiedy to po zwycięstwie CDU w wyborach miała powstać koalicja tak zwana jamańska. To znaczy żółto, zielono i czarna. Czarny to, przypomnę, jest kolor chadeków. Więc tamte rozmowy koalicyjne spełzły na niczym. Okazały się dużą klęską, czego powodem był powrót tak zwanej wielkiej koalicji chadeków z socjaldemokratami. Jeżeli chodzi o te rozmowy koalicyjne, to one toczą się rzeczywiście już od kilku tygodni. Widać było znaczący postęp, jeżeli chodzi o kolejne punkty, chociaż w ostatnich dniach widać impas tych rozmów i jednym z powodów tego impasu, oprócz takich spraw jak polityka imigracyjna czy polityka fiskalna, nad którymi dzisiaj nie będziemy się pochylać, to jedną z głównych kości niezgody jest polityka klimatyczna. I tutaj różnice pomiędzy potencjalnymi koalicjantami są dosyć znaczące, ale to o tym, o szczegółach porozmawiam za chwilę. Tak, Michale, właśnie tutaj poruszyłeś ten temat, o który chciałem cię zapytać. Otóż właśnie o tą neutralność klimatyczną i o różnice zdań. Jak to wygląda w Niemczech? Tak, więc przede wszystkim tutaj trzeba od razu zaznaczyć, że podstawowym tutaj takim czynnikiem, który jakby determinuje rozmowy koalicyjne w Niemczech, był wyrok niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, Verfassungsgericht, z początku tego, znaczy nie z początku, z wiosny tego roku, kiedy to Trybunał Konstytucyjny wezwał rząd do zaostrzenia ambicji klimatycznych rządu i bezpośrednią odpowiedzią na to żądanie było zaostrzenie celów klimatycznych przez koalicję SPD, CDU dla ograniczania emisji CO2. I na chwilę obecną cele redukcji emisji CO2 w Niemczech wyglądają następująco. Do 2030 roku emisje CO2 mają być obcięte o 65% w porównaniu do 1990 roku. Przypomnę, że poprzednio było to 55%. Natomiast neutralność klimatyczna ma zostać osiągnięta do 2045 roku w porównaniu z 2050 rokiem, jak to było poprzednio. I teraz tak. Spór wygląda następująco. SPD, socjaldemokraci, chcą pozostać przy obecnych
warunkach. Prezes SPD i obecny kandydat na stanowisko kanclerza Olaf Scholz mówił, że obecne cele klimatyczne Niemiec to są najwyższe możliwe cele osiągalne bez uszczerbku na gospodarce dla państwa rozwiniętego. Naturalnie tutaj największym oponentem są Zieloni, którzy wzywają do zaostrzenia tych celów. Natomiast nastawiona bardzo prorynkowo partia liberalna FDP uważa, że cele klimatyczne Niemiec powinny być dostosowane do raportów IPCC, czyli raportów o globalnym, o stanie globalnego ocieplenia wydawanym przez Organizację Narodów Zjednoczonych. I tak ta sprawa wygląda. To znaczy, że liberałowie sprzeciwiają się narzucaniem jakichś odgórnych celów i uważają, że sprawy te rozwiąże wolny rynek. Rozumiem. A jakie stanowiska mają poszczególne partie tej potencjalnej koalicji w sprawie odejścia od węgla? Tak, więc tak jak powiedziałem, w ogóle kwestia odejścia od węgla maluje się tutaj nieco inaczej. Socjaldemokraci byli jednymi z autorów porozumienia o odejściu Niemiec od węgla do 2038 roku. Rozmowy w ramach tak zwanej komisji węglowej trwały przez sporą część już dobiegającej do końca kadencji i brali w nich udział przedstawiciele koalicji rządu federalnego, przedstawiciele landów węglowych, to znaczy Saksonii-Anhalt, Brandenburgii na terenie północnej Westfalii oraz przedstawiciele organizacji ekologicznych i po długich, przedłużających się wielokrotnie rozmowach osiągnięto kompromis polegający na tym, że Niemcy mieliby odejść od węgla do 2038 roku. I tak, pod koniec poprzedniej kadencji, czy nie poprzedniej, tylko dobiegający do końca kadencji, przedstawiciele CDU mówili, że gotowi by byli skrócić ten termin do 2030 roku, co byłoby w istocie na rękę zielonym. I to jest ich postulat, żeby jak najszybciej odejść od węgla. Natomiast tutaj socjaldemokraci stoją na stanowisku, że ten termin nie powinien być skracany i powinien być właściwie dotrzymany do 2038 roku. Z kolei partia FDP, tak jak mówiłem, skupiona na rynkowych aspektach transformacji energetycznej, uważa, że całą tę robotę wykona sam system emisji, handlu emisjami, ETS, który miałby sprawić, że i właściwie już sprawia, że aktywa węglowe, elektrownie węglowe, kopalnie byłyby nierentowne i same z siebie się zamkną być może nawet wcześniej niż przed 2038 rokiem i podyktowałby to sam rynek, więc to jest jakby główne. Znaczy, jeszcze tutaj trzeba zaznaczyć, że wszystkie te partie zgadzają się co do podstawowego faktu, że samym tym landom, krajom związkowym należałyby się jakieś mechanizmy wsparcia w zamian za odejście od węgla nawet szybsze i to nie jest przedmiotem sporu. A Michale, jeszcze z tej strony chciałem zapytać, jak w tym wszystkim ma się ten gorący temat Nord Stream 2? Tak, więc Nord Stream 2, to trzeba powiedzieć jasno, nie był głównym tematem rozmów koalicyjnych,
ani kampanii wyborczej do Bundestagu. Natomiast różnice w stosunku do tego spornego gazociągu są dosyć jasne. To znaczy socjaldemokraci z SPD byli właściwie głównymi patronami politycznymi tego projektu. Zresztą partia ta bywała niejednokrotnie oskarżana o prorosyjskie sympatie w tym aspekcie. Już tutaj nie będziemy się rozwodzić nad historią. Nie będziemy tutaj przypominać o tym, o Gerhardzie Schröderze, który ze stanowiska kanclerza z ramienia SPD został nominowany do Rady Nadzorczej jednej z rosyjskich firm energetycznych. Natomiast tak, no, socjaldemokraci byli w jasny sposób zwolennikami dokończenia budowy tego gazociągu i jego funkcjonowania. I tutaj ciekawie sprawa wygląda, ponieważ liberałowie i zieloni mówią tutaj jednym głosem i można nawet powiedzieć, że podzielają tutaj zdanie rządu polskiego i nawet mówią jego retoryką, dlatego że obie partie mówią, że projekt ten jest narzędziem politycznym w rękach Rosji, że stanowi on realne zagrożenie dla Ukrainy i dla państw Europy Środkowo-Wschodniej, takich jak Polska i kraje bałtyckie. I tutaj rzeczywiście można by wymienić te stanowiska razem ze stanowiskiem rządu polskiego i nikt nie byłby w stanie wykazać różnicy pomiędzy nimi. I to jest optymistyczny sygnał. Natomiast to jeszcze zieloni zwracają uwagę na to, że projekt ten na długie dekady powiąże Niemcy z paliwami kopalnymi, od których Niemcy chcieliby być, od których Niemcy chcieliby się uwolnić w ciągu nadchodzących lat. Więc to jest główna ta różnica. Jeszcze raz, SPD jest za Nord Stream 2 i w stanowczy sposób sprzeciwiają się temu zieloni liberałowie. Jednak, tak jak powtarzam, nie był to główny temat rozmów, ani rozmów koalicyjnych, ani kampanii wyborczej, więc wydaje się, że nie będzie ten temat stał na przeszkodzie w dalszych rozmowach koalicyjnych. I tym miłym akcentem zakończymy dzisiejsze spięcie. Dziękuję, Michał, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszamy oczywiście na kolejne spięcia. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.